Zainaugurowaliśmy nowy rok akademicki 2023-2024 ku naszej dużej radości. Jest to najważniejsze święto w kalendarzu uczelni, inauguracja i immatrykulacja nowych studentów. A cieszymy się bardzo, ponieważ w tym roku zrekrutowało się do nas o 20% więcej studentek i studentów, i to nie tylko z Opola czy z województwa, ale również z dalekich, odległych województw. Politechnika się bardzo mocno rozwija, to widać, to nas cieszy, bo rekrutacja na 26 kierunków i mamy młodzież z różnych miejsc Polski świadczy o tym, że idziemy we właściwą stronę. Na studia w Politechnice Opolskiej przyjechała młodzież z różnych części Polski, z różnych województw: kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego i lubelskiego. Inauguracja roku akademickiego to nie tylko immatrykulacja naszych nowych studentów, ale również wręczenie wyróżnień i nagród. W tym roku otrzymali nagrody nasi wybitni sportowcy, ale również wręczyliśmy tytuł profesora honorowego panu profesorowi Jackowi Semaniakowi. Jest to dla nas bardzo ważne, bardzo istotne. Pan profesor obecnie reprezentuje Główny Urząd Miar, z którym Politechnika Opolska bardzo ściśle współpracuje. Ja osobiście poczytuję sobie to naprawdę za wielki zaszczyt i honor. Ja wiem, że to jest takie określenie, które bardzo często się używa przy tego typu okazjach, ale ja do tego podchodzę naprawdę bardzo poważnie. W szczególności, że to jest zaszczyt i honor, który spotyka mnie ze strony środowiska, które bardzo wysoko oceniam. Od kilku lat, wtedy kiedy obserwowałem i obserwuję w dalszym ciągu, w jaki sposób rozwija się Politechnika Opolska, jak wykorzystuje swoje szanse, jaką pozycję buduje sobie, odnosząc sukcesy w kolejnych rankingach i jaki sukces odniosła w kontekście ostatniej ewaluacji, gdzie nic nie zostało dane za darmo. To jest efekt bardzo wytężonej pracy, bardzo konkretnych rozwiązań organizacyjnych, które przełożyły się na to, że Politechnika Opolska jest dzisiaj postrzegana rzeczywiście jako uczelnia, ta, która odniosła spektakularny sukces, jako uczelnia, która bardzo dynamicznie się rozwija, jako uczelnia, która gwarantuje rzeczywiście bardzo wysoką jakość badań naukowych w niej prowadzonych w bardzo różnych obszarach. To tak naprawdę święto dla całej społeczności akademickiej, ale również dla doktorantów, zarówno tych nowych, jak i tych, którzy już kształcą się u nas w szkole doktorskiej. Dlatego, że rozpoczynamy, doktoranci pierwszego roku składają swoje ślubowanie i tak naprawdę z chwilą złożenia ślubowania stają się doktorantami, nabywają wszystkich praw i obowiązków, które będą na nich spoczywały. Studia doktoranckie to sposób rozwoju osoby po studiach pierwszego i drugiego stopnia, która daje możliwość zbudowania swojej osobowości, rozwinięcia swoich naukowych zdolności i rozwinięcia skrzydeł też w przemyśle, tak? Dlatego że mamy wiele doktoratów wdrożeniowych, które mają jak najwięcej przełożenia na przemysł. Wybrałem Politechnikę ze względu na to, że jest dość blisko, plus wiadomo, że to jest Politechnika, czyli nie dość, że jest w obrębie, to w takim razie jeszcze tutaj mogę, różne praktyki są udzielane, także myślę, to jest bardziej takie praktyczne podejście do studiów w moim przypadku, że jakieś doświadczenie zdobył. Wybrałem ten kierunek, bo krąży on wokół moich zainteresowań, krąży wokół zdrowia człowieka, jakości żywności właśnie, nowych technologii żywienia, także dlatego wybrałem ten kierunek. Wybrałam sport i bezpieczeństwo, ponieważ od zawsze interesowałam się sportem, aktualnie też trenuję różne sporty i tutaj mam możliwość rozwijać swoje pasje. Zdecydowałam się na przeprowadzkę do Opola z Koszalina ze względu właśnie na te studia.